Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana. Witam bardzo serdecznie, proszę Państwa, drodzy telewidzowie. Mamy już święta, mamy już święta. Zakończył się Adwent, zakończyło się radosne oczekiwanie na przyjście Pana. Przeżyliśmy wieczór wigilijny, przeżyliśmy czas łamania się opłatkiem. Przeżyliśmy właśnie to cudowne właśnie, co nazywa się Wigilią, czyli właśnie tym czuwaniem i jednocześnie przygotowaniem do tego, co już mamy dzisiaj, a więc do świąt Bożego Narodzenia. Tyle życzeń, tyle łez radości, tyle łez szczęścia. Mam nadzieję, że to wszystko przełoży się na nasze życie. Mam nadzieję, że ten wieczór wigilijny nie pójdzie w zapomnienie. To nie będzie tylko coś, co trwało chwilę, ale że ten wieczór zaowocuje dobrymi, zdrowymi świętami i także zaowocuje dobrym, szczęśliwym Nowym Rokiem, który już rozpoczniemy wkrótce, bo proszę Państwa, już niedługo, naprawdę już niedługo. Tak, poza tym, no pierwsze święto Bożego Narodzenia. Życzę Państwu, życzę sobie, wszystkim ludziom dobrej woli, żeby to były święta pełne Boga, żeby to były święta pełne radości, żeby to były święta pełne pojednania owszem z Bogiem, pojednania z ludźmi, ale także pojednania ze sobą samym, czy ze sobą samo. To właśnie pojednanie jest bardzo ważne. Wczoraj wyciągaliśmy do siebie wzajemnie dłonie z opłatkiem i przebaczaliśmy, prosiliśmy o przebaczenie, jak powiedziałem, łzy radości, łzy szczęścia, te tak zwane przytulanki, misiaczki, to wszystko świadczyło o tym, że jesteśmy naprawdę ludźmi dobrej woli, że chcemy, żeby było na ziemi dobrze, że chcemy, żeby był na ziemi pokój, że chcemy, żeby właśnie ten głos z nieba, chwała na wysokości Bogu, nie był tylko głosem pustym, ale żeby to był głos, który niechaj stanie się ciałem, bo proszę Państwa, słowo dopiero wtedy ma wartość, jeżeli ono przechodzi w czyn, jeżeli ono przechodzi w różnego rodzaju działanie, bo tak, to tylko deklaracja słowna, to tylko jakieś tam po prostu informacje, dlatego też właśnie to słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, niech zamieszka przede wszystkim w nas, żeby ten Chrystus nowonarodzony, jak powiada Adam Mickiewicz, który narodził się w betlejemskim żłobie, żeby narodził się także w każdej i w każdym z nas. Mam nadzieję też, że te święta, które przeżywamy, są świętami pełnymi pokory. Mówiłem Państwu tym tydzień o tych właśnie trzech wielkich postaciach adwentowych, o Janie Chrzcicielu, o Matce Bożej, o świętym Józefie, to właśnie to ludzie pełni pokory i właśnie pokora pozwoliła na to, że oni przyjęli Chrystusa, że oni spotkali się z Nim, że oni Go wzięli do swojego życia. Bo jak powiada pastorałka, bo do Jezuska, do małego, czai serca pokornego. Inaczej, proszę Państwa, trudno sobie wyobrazić święta. Nie możemy iść do świąt, nie możemy spotkać się z Chrystusem, jeżeli jesteśmy pełni pychy, pełni nienawiści, czy pełni gniewu, czy jakieś tam odrazy, czy urazy. Nasze serca muszą być pokorne. Dopiero właśnie pokorne serce pozwala na to, żeby Chrystus zamieszkał nie tylko pośród nas, ale żeby zamieszkał w nas. Oby ten czas świąteczny był naprawdę czasem pełnym radości i pełnym błogosławieństwa Bożego. Kochani, no właśnie, niedziela świąteczna, jutro drugi dzień świąteczny, wspomnienie świętego Szczepana, wszystkim solenizantom, jutrzejszym solenizantom składam najlepsze życzenia, niech wam Pan błogosławi, a święty Szczepan niechaj wstawia się za wami. No i oczywiście rozpoczynamy ostatni tydzień starego roku pańskiego 2022. Już następna niedziela, to proszę Państwa, już będzie nowy rok. To będzie już nowy rok, dlatego też właśnie rozpoczynamy oktawę świąteczną od dzisiaj aż do następnej niedzieli, czyli 8 dni. Każdy dzień w oktawie Bożego Narodzenia ma wymiar święta, dlatego będziemy śpiewali czy recytowali w czasie mszy świętej chwała na wysokości Bogu. Właśnie oktawa ma to do siebie, że w najbliższy piątek znosi post. Można spożywać pokarmy. Jeżeli coś zostanie z tego właśnie świątecznego stołu, zechciejmy skorzystać z tego, żeby właśnie nie zepsuło się, żeby to wszystko zostało właściwie skonsumowane. No i proszę Państwa, właśnie najbliższa sobota to jest ostatni dzień starego roku, a zatem wspomnienie świętego Sylwestra. Sylwester, noc sylwestrowa. Życzę Państwu, życzę sobie, żeby to była naprawdę cudowna noc, tak jak noc Bożego Narodzenia, żeby ta noc sylwestrowa
żeby niektórzy, którzy będą się bawili, żeby bawili się szczęśliwie, radośnie, a ci, którzy będą modlili się, niechaj modlą się, a ci, którzy będą spali, którzy będą spędzali, jak to się mówi, świętego Sylwestra na białej sali, niech też dobrze im się dzieje podczas takiego czasu. Kochani, gdy będziemy, bo przecież gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza, jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: pójdźmy do Betlejem, zobaczmy, co się nam tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się pośpiesznie i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu, a wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu, a pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to było powiedziane przedtem. Kochani, no właśnie pojawiają się tacy główni bohaterowie, że tak powiem, świąt Bożego Narodzenia, to są pasterze. Dołączmy do nich. Tak jak oni powitali Jezusa Chrystusa, my też to uczyńmy z radością i z nadzieją, że to powitanie nie będzie tylko gestem jakimś zewnętrznym, czy jakąś formułką, czy formą, ale że to będzie nasze życie, że my powitamy Jego, że powitamy naszym życiem, naszą codziennością, naszą odpowiedzialnością. Dołączmy do pasterzy i włączmy się właśnie ten tłum pasterski i bądźmy jednymi z nich. I tak jak oni ogłaszali, że narodził się Jezus Chrystus, tak samo my ogłaszajmy, że On się narodził nie tylko dla nas, ale dla współczesnego świata, dla współczesnego człowieka, żeby właśnie On, który przynosi pokój, żeby ten pokój był przede wszystkim pokojem w naszych sercach, w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, żeby to był przede wszystkim pokój na Ukrainie, żeby tego pokoju nie zabrakło. Bo proszę Państwa, jak nie ma pokoju, to jak jest wojna, to jest tragedia. Dlatego właśnie Chrystus przychodzi jako Książę Pokoju. Chrystus przychodzi jako ten, który przynosi pokój, który mówi: pokój mój daję wam, pokój mój zostawia mnie, nie taki pokój, jaki daje świat. Przyjmijmy ten pokój Chrystusowi, który On nam daje. I popatrzmy w żłoby klaziemskie, popatrzmy na te choinki ośnieżone, właśnie te choinki, które są za moimi plecami, to właśnie symbol Bożego Narodzenia. I niech ta choinka też nam towarzyszy, niech nam towarzyszy to wszystko, co stanowi treść Bożego Narodzenia. Wszystkiego najlepszego, jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, zostańcie z Bogiem, niech te dni Starego Roku będą dniami błogosławionymi i wejdźmy z radością i z nadzieją w Nowy Rok Pański, który, jak powiedziałem już, rozpoczniemy w następną niedzielę, Rok Pański 2023. Zostańcie z Bogiem.